Według Angeli S, znanej też jako Anjali, byłej funkcjonariuszki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych do Ziemi leci wielki ba gigantyczny statek kosmiczny obcej cywilizacji, który z daleka wygląda jak planeta i będzie tu w roku 2027. Te informacje pojawiły się na zorganizowanym niedawno webinarium i sugerują, że przybycie tego statku matki poskutkuje zaburzeniami i potencjalnie katastrofalnymi wydarzeniami w układzie słonecznym, ale też nie będzie to pierwszy przypadek, kiedy owe istoty nas odwiedzą. Czy do Ziemi kieruje się potężny statek obcych i to dlatego nagle zaczęto mówić o kosmitach, o istotach nieludzkich w sposób nieco inny i poważniejszy niż dotychczas. I kim będą owi przybysze zapowiadani przez Angelię S? O tym w dzisiejszym odcinku UFO Historii. Ale nim przejdziemy do konkretów, to pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału, do których odnośniki znajdziecie w opisie audycji. Pamiętajcie też o adresie kontaktowym. E o audycjach archiwalnych, a jeżeli chcecie się podzielić opiniami z innymi członkami społeczności kanału UFO Historie, to polecam na przykład naszego Discorda. Angelia S. Well Angeli albo Angelia On Gaia takimi pseudonimami posługuje się Angelia Lin Schulz. Pewnie niewielu kojarzy tą osobę, choć niewątpliwie może się to zmienić. Ta urodzona w 1972 roku kobieta przedstawia się w swoim biogramie umieszczonym na portalu X jako była pracowniczka Pentagonu i Departamentu Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych. Anżalia miała pracować jako doradca i konsultant rządowych oficjeli różnego rodzaju wysoko postawionych osobników, w kwestiach związanych z oceną tzw. czynników ludzkich w podejmowaniu decyzji, a także wojny informacyjnej. O tym czytamy w jej biogramie. Zakres jej specjalizacji podczas rzekomej pracy dla rządu, chociaż trudny do zrozumienia, prawdopodobnie wiąże się z tym, że ona była specem od propagandy i jej praca obejmowała oczywiście też media społecznościowe i profilowanie treści pod Konkretnych użytkowników. Tak przynajmniej można wywnioskować, dlatego że Angelia, choć mówi dużo o swojej przeszłości, obecnie skupia się raczej na dyskusji o poszerzaniu świadomości. Dodatkowo, Angelia Lin-Schulz podaje się za weterankę Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych i po zakończeniu pracy na szczeblu rządowym i wojskowym. Ona była najpierw kontrahentką rządową, a potem przeniosła się, że tak powiem, do sfery ezoterycznej i ufologicznej, kierując tak zwanym Transcension Project. To jest taki projekt, który się pojawił kilka lat temu i jego celem, zdaniem Angeli, jest ujawnienie obecności na Ziemi istot nieludzkich. Angelia pełni w nim rolę koordynatorki, a sam Transcension Project miał kiedyś nawet bardzo aktywny tak. Na jednym z zagranicznych serwisów społecznościowych. Czy słyszeliście wcześniej o Angeli S? Może to się za chwilę okaże, bo ona ma na swoim koncie pewną aferkę sprzed kilku lat. Ale nim o tym powiem, to kilka słów o sensacji, którą wywołała w sierpniu 2024 roku. Otóż kobieta wzięła udział w takim kilkunastogodzinnym webinarze, webinarium poświęconym kwestii disclosure, na którym pojawiło się kilka innych osób. Oni po prostu przez kilkanaście godzin gadali, gadali, gadali. Jedną z osób, która tam się pojawiła, był taki kontrowersyjny sygnalista Jason Sands. I to wydarzenie, to seminarium przeszłoby bez echa prawdopodobnie, Gdyby nie bardzo sensacyjna wypowiedź Angeli, według której do Ziemi kieruje się statek pozaziemski o rozmiarach planety. I będzie tu w roku 2027. Jest on oczywiście wypełniony załogą i nie jest to pierwszy raz, kiedy ta kosmiczna arka będzie przechodziła w pobliżu Ziemi. Skąd Angelia o tym wszystkim wie? A no, nie do końca nam to mówi. Twierdzi, że tego się dowiedziała. To zostało komuś przekazane, zasygnalizowane. Ona podaje tą informację dalej z jakiegoś anonimowego źródła. Obiekt, o którym ona wspomina, ten statek matka, czy ta pseudoplaneta, wygląda z zewnątrz jak ciało niebieskie. To możemy wywnioskować z IS-ów. W rzeczywistości jednak ma on sztuczne pochodzenie. Jest tworem, jak mówi. Angelia jakichś starożytnych istot. Dodatkowo ten obiekt jest tak gigantyczny, że po prostu oddziałuje grawitacyjnie na mniejsze ciała niebieskie w swoim sąsiedztwie i ciągnie za sobą na przykład asteroidy, czy też luźny materiał skalny, który, kiedy się znajdzie w pobliżu Ziemi, może się okazać dla nas w pewien sposób niebezpieczny, wywołując kosmiczne katastrofy. Ale to nie koniec, bo istotę, o których mówi Angelia. Mają być nie do końca zadowolone z tego, jak sobie ludzkość poczyna. Ogólnie rzecz biorąc, to te starożytne istoty mają i zdaniem być naszymi stwórcami i powracają w sąsiedztwo Ziemi co 30 tysięcy lat. No, moglibyśmy się zastanowić, skoro oni tu powracając o 30 tysięcy lat, od skąd mają informacje o tym, że my sobie tutaj źle poczynamy. Ale dobra, o tym może za chwilę. Sama informatorka dodała, że wcale nie jest przejęta wizytą tych istot, z racji tego, że jest już na odpowiednim poziomie duchowym, czy tam poziomie świadomości. Ogólnie nie jest ona w stanie powiedzieć więcej na temat tej niezwykłej sytuacji. Poza tym, że obiekt się zbliża i że jego pojawienie się będzie okazją do wielkiej zmiany duchowej, do jakiegoś skoku świadomości, odejścia od materializmu i tak dalej. To będzie taki. Wielki wstrząs i inspiracja jednocześnie, choć nie wiadomo dla kogo bardziej, czy dla kreatorów, czy dla nas, bo ten projekt zapoczątkowany przez te istoty twierdzi, Angelia nie do końca zmierza w dobrą stronę, także nie wiadomo, co one tutaj zrobią, kiedy się pojawią. Oczywiście, jak to w takich przypadkach pojawia się multum pytań, skąd przede wszystkim Angelia Schulz o tym wie, to I to przekazał, skąd wiadomo, że obcy nie będą zadowoleni z ludzkości i że akurat przybędą tu w roku 2027. A tego nie wiemy. I chociaż informatorka skupia się na idących zmianach, to nie kwapi się z odpowiedziami na najważniejsze pytania, związane na przykład z tym, czy te informacje pochodzą ze sfer wywiadowczych, od naukowców, czy to są jakieś nieoficjalne przycieki, czy zostały przekazane w formie channelingu. Dla niektórych to, o czym mówi Angelia, może być w pewnym sensie no, przekonujące i ciekawe. Ona nie jest pierwszą osobą, która sugeruje, że do Ziemi leci flota obcych i że oni niebawem tu będą. To by tłumaczyło, dlaczego od 2017 roku niektóre ośrodki, media, osoby zmieniły retorykę i mówią już o UFO, UAP, istotach nieludzkich, trochę bardziej na poważnie. Może już nie pamiętacie, ale ujawnienie kwestii związanych z łapami, które potem poskutkowało całym projektem disclosure, pojawieniem się Grasza i tak dalej, próbą wprowadzenia tego kontrolowanego ujawnienia, między innymi też te kwestie poprzedzały bezpośrednio informacje o przelocie w okolicach ziemi pewnego bardzo, bardzo dziwnego obiektu. Czyli jeszcze raz, zanim zaczęto mówić na poważnie o disclosure. I o tym, że Amerykanie mają przejęte obiekty nieznanego pochodzenia, to pojawiły się informacje o Oumuamua. Zajmował się nim dr Awileub, dzisiaj aktywnie działający w środowisku ufologicznym. Dr Awileub znany jest też jako twórca koncepcji kosmicznego dmuchawca. Pod tą nazwą on rozumie statek obcej cywilizacji, który wysyła w przestrzeń mniejsze obiekty. Takie sądy kosmiczne, które mogą być tym, co my nazywamy UFO, a co dziś funkcjonuje pod nazwą UAP. Natomiast Leub został zapamiętany także dzięki bardzo odważnej koncepcji, mówiącej, że wspomniany Oumuamua, no, nie był do końca nietypowym obiektem astronomicznym, obiektem skalnym, że to tam nie była jakaś asteroida po prostu z innego układu gwiezdnego, tylko potencjalnie istniały pewne przesłanki. I pewne właściwości wskazywały, że może to być coś w rodzaju zahibernowanego pojazdu międzygwiezdnego obcej cywilizacji. Być może w ogóle był to pierwszy tego rodzaju potencjalnie sztuczny obiekt, którego przelot zaobserwowali astronomowie. Oczywiście środowiska astronomiczne zareagowało niedowierzaniem, pojawiły się różnego rodzaju koncepcje mówiące, że ten dziwny, taki wrzecionowaty, podłużny kształt Oumuamua to wcale nie jest nic dziwnego. Ale pomimo upływu lat od odkrycia tegoż obiektu, a miało to miejsce w 2017 roku, dr Leup cały czas śledzi ten temat i niedawno nawet opublikował informacje mówiące, że wspomniane ciało jest w rzeczywistości młodsze niż sugerowałyby ustalenia jego kolegów. Czy to oznacza, że Oumuamua może jednak być sztucznym tworem? No to już jest podłoże do głębszej dyskusji, bo ten obiekt dawno, Odleciał w przestrzeń kosmiczną, natomiast Oumuamua i koncepcja kosmicznego dmuchawca wiąże się jakoś z tym, o czym mówi nam Angelia Schulz. Obcy i ich główna flota to jest zupełnie hipotetyczna koncepcja. Rzeczywiście może się kierować w sąsiedztwo Ziemi, a niektóre obiekty uznawane za UFO mogą być czymś w rodzaju takiej forpoczty, która służy rozpoznaniu, służy przejmowaniu sygnałów, służy Obserwacji. Czymś takim mógł być Oumuamua. Ale oczywiście nie musiał. Koncepcja mówiąca, że lecą do nas obce, jest z lubością wykorzystywana w fantastyce. Pamiętacie może taki film Battleship, pamiętacie oczywiście Problem Trzechciał, ale co jeszcze Wam przypominają rewelacje Angeli S? Ano, koncepcję Nibiru. Jeszcze niedawno, przed 2012 rokiem, środowiska alternatywne rozpalała koncepcja mówiąca, że informacja o przelocie w sąsiedztwie Ziemi ogromnego ciała niebieskiego jest nie tylko ukrywana przez naukowców i rządy, ale nawet, że elity potajemnie szykują się na albo wielką kosmiczną katastrofę wywołaną przez planetę X, albo na przylot obcych, którzy w tej planecie X siedzą. I jeżeli sobie sięgniemy pamięcią o te kilkanaście lat wstecz, to przypomną nam się różnego rodzaju teorie mówiące na przykład o podziemnych bazach, miastach, gdzie mieli zamieszkać ludzie i przeczekać ten kataklizm albo informacje o pewnych ośrodkach na przykład naukowych, obserwatoriach astronomicznych, które rzekomo miały ukrywać prawdę o tym, że jakaś nieznana planeta kieruje się w stronę naszej planety i to poskutkuje ogromnymi. Z zaburzeniami grawitacyjnymi, które będą z kolei dalej miały wpływ na losy życia na Ziemi. Tutaj oczywiście mówiąc o Nibiru, nawiązujemy do pracy Karai Sicina. Tyle, że teoria na temat Nibiru no, miała różne wariacje, różne odnogi w internecie. Formalnie u Sicina, autora książki Dwunasta Planeta, między innymi Nibiru było ciałem niebieskim. Które trochę utożsamiano z planetą X, albo tak zwaną dziewiątą planetą, jednak, zdaniem niektórych, istnienie cywilizacji na takim bardzo, bardzo odległym od Słońca ciele niebieskim no byłoby niemożliwe, a przynajmniej mało prawdopodobne. Stąd też, według niektórych koncepcji, Nibiru było w rzeczywistości potężną stacją kosmiczną albo statkiem matką. Który orbitował gdzieś tam wokół słońca i raz na jakiś czas powracał do wewnętrznego układu słonecznego. Jeśli zatem słowa i teorie Andrali do czegoś nawiązują, to oczywiście do omuamuły oraz przede wszystkim koncepcji Nibiru. Natomiast, czy jesteśmy się w stanie dowiedzieć czegoś więcej o tej kobiecie? Okazuje się, że Schulz nie pojawiła się w środowisku ufologicznym nagle. I nie jest debiutantką na scenie Disclosure. Ma nawet dłuższy staż niż Graż. Otóż Anjali Well Angelia kilka lat temu wywołała skandal, twierdząc, że zna lokalizację bazy obcych wewnątrz pewnej góry. Ona nawet zapowiedziała zorganizowanie naukowej ekspedycji do tego miejsca. Sprawa została trochę nagłośniona, ale jakoś oczywiście umarła śmiercią naturalną. Potem Andżalia mówiła o sobie jako o kimś w rodzaju kontaktowca i eksperyensa, natomiast początkowo rzeczywiście poprzez to, że eksponowała swój związek z rządem, rzekomy poprzez eksponowanie tych swoich kontaktów z wysokiego szczebla urzędnikami, ona się mogła wydawać nawet przez chwilę kimś w rodzaju grasza w spódnicy. Ale tylko przez bardzo krótką chwilę. Ta cała sytuacja z bazą obcych wewnątrz góry została nagłośniona latem 2021 roku. Angelia nawet zorganizowała specjalną konferencję prasową w Waszyngtonie, gdzie ze szczegółami opowiedziała nie tylko o swoim życiu, ale też w szczegółach całej sprawy. Otóż ona mówiła, że pewien jej znajomy, imieniem Wayne, dowiedział się o istnieniu wewnątrz góry bazy obcych. Człowiek ten miał widywać dziwny obiekt, a następnie był świadkiem spotkania, w czasie którego obcy przekazali mu informacje o swojej obecności. Człowiek ten, Wayne, jak wspomniałem, zdaniem Anjali miał wykopać we wnętrzu góry tunel, który kobieta odwiedziła na początku 2018 roku. W środku wraz z innymi osobami zobaczyła światło, a także obce istoty, szaraka, a także tzw. wysokich białych. Te istoty ją zaprosiły dalej, żeby weszła. Tam spotkała też inną istotę, przypominającą modliszkę. Następnie te istoty usunęły z Anjali jej świadomość i tak dalej. Było dużo dyskusji o, wiecie, postępie duchowym. Natomiast no, Anjalia doszła do wniosku, że musi ogłosić to światu i stwierdziła, że chce wrócić do tego tunelu z grupą naukowców. Wyposażonych we wszystkie możliwe przyrządy pomiarowe, ale jakoś się stało tak, że do tej ekspedycji nie doszło. Nie doszło, sprawa przycichła, i sama Angelia Schulz przeszła nam trochę do drugiego rzędu sygnalistów i kontaktowców, o których mało się słyszy w głównym nurcie, w mainstreamie, ale którzy dość aktywnie sobie poczynają w internecie. O co tu chodzi? Otóż drodzy słuchacze, obok wielkich nazwisk związanych z projektem Disclosure, które nam goszczą cały czas w, w sieci, w mainstreamie, które są w kółko powtarzane, tak jak Grasz, Elizondo, Lakacki, Nel, nie wiem, cała grupa innych osób mniej lub bardziej znanych, to mamy też grupę samozwańczych sygnalistów i badaczy, którzy gdzieś tam krążą po sieci, opowiadając często dziwne, a nawet bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Mamy nawet takich anonimowych sygnalistów efemerycznych, którzy się wynurzają na chwilę na reddicie albo na Xie, opowiadając te swoje niezwykłe przygody i dorzucając kolejne kamyczki do tej kupy sensacji związanej z obcymi. Warto pamiętać, że tacy ludzie istnieją. Często ich nawet nie kojarzymy z imienia i nazwiska albo z pseudonimu. Często oni opowiadają rzeczywiście szalone rzeczy, jak wspomniany Jason Sens, albo też jak Angeli, i ci ludzie balansują sobie gdzieś na linii między ufologią a ezoteryką. Anjali również dużo mówi o świadomości, o zmianach paradygmatu, przechodzeniu na inne gęstości, czyli o czymś, co przemawia do wielu ludzi bardziej niż suche fakty. Pojawia się pytanie, czy Anjali, czy sens? Tego rodzaju ludzie, których jest pełno w środowisku ufologicznym, ci ludzie z, z drugiego rzędu, tak, ten drugi garnitur sygnalistów i kontaktowców, czy oni się pojawiają po prostu od tak? Czy to są ludzie rządni uwagi, którzy nagle sobie znajdują publikę, która jest gotowa ich słuchać? A może w tym się kryje coś jeszcze? Może niektórzy z tych samozwańczych sygnalistów, kontaktowców są po prostu wpychani do środowiska ufologicznego? przez tajne służby. A po co? No, dla zamącenia obrazu albo wdrożenia do środowiska różnego rodzaju koncepcji, które są uważane cóż za mniej poważne. Na przykład. Czyli zauważamy ostatnio, że w ufologii oprócz tego, że mówi się o ukrywanych przez Amerykanów obiektach, o tej inżynierii wstecznej, to równocześnie mamy bardzo Rozwinięty nurt duchowo-ezotoryczny, a nawet religijny. Przecież ciągle, ciągle powtarza się, że obcy to demony. Kontaktowcy, eksperyencerzy często mówią właśnie o przesłaniach dla ludzkości, o wchodzeniu na wyższy poziom gęstości, czy nawet czasami przekazują jakieś powiedziałbym apokaliptyczne przesłania. Nie są to osoby w 100% traktowane poważnie, co sprawia, że. Pogłębiają, jakby nie było, stygmatyzację zjawiska UFO w oczach tak zwanego mainstreamu czy opinii publicznej. O Jasonie Sensie zrobiłem kiedyś osobny odcinek, możecie go tam znaleźć w powiązanych, ale co z Anjali? Czy też jest osobą lekko zaburzoną? A może atencjuszką? A może jedno i drugie? A może w jej opowieściach o bazie UFO wydrążonej w górze i o lecącym do nas statku kosmitów jest jakieś przysłowiowe ziarnko prawdy? Trudno mi powiedzieć, no, na chwilę obecną jest to nie do zweryfikowania. Co ciekawe, jednak, wiadomości o tym statku czy planecie, statku matce, potężnym, który zmierza w kierunku Ziemi, one się pojawiają po raz kolejny. Czy zostaną podchwycone przez społeczność internetową, a my będziemy świadkami narodzin nowych teorii, nowych koncepcji, podobnych do tych, jakie pojawiły się przed 2012 rokiem. Jak wspomniałem, wiele osób może przekonywać trochę wizja, że o obcych zaczęto nagle mówić trochę jakby poważniej, dlatego że być może niedługo nie będzie się dało ukryć ich obecności. Czy wyskoczą z ziemi? A może w grę wchodzi właśnie ten przylot floty obcych? Jak w problemie czy chciał? A może Anżalia inspirowała się także tą książką i serialem i Sicinem i tym wszystkim? O czym mówiono w okolicach 2012 roku, i w ten sposób w jej głowie zakwitła taka opowieść. Tutaj jeszcze warto dodać, że przecież przekonanie o tym, że w stronę Ziemi leci jakiś potężny statek kosmiczny, legło u podstaw wierzeń sekty Heaven's Gate, której wierni zgotowali sobie tragiczny koniec w 1997 roku. Jak zwykle czekam na Wasze opinie i komentarze. Piszcie też, jeżeli macie jakieś propozycje tematyczne. Przypominam o opcjach wsparcia kanału, także o playlistach tematycznych i o audycjach archiwalnych. Polecam też kanał Radio Paranormalium, także kanał Wysiłku Wyobraźni Marka Żylkowskiego. No i cóż, to tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.